To są najbrudniejsze rzeczy na świecie, które zostały głęboko wyczyszczone. Kurbo satysfakcjonujące. Nie wyłączaj tego filmu, bo właśnie chciałem ci pokazać moje skarpety, ale ich się nie da doczyścić. Więc jeżeli nie chcesz oglądać moich brudnych skarpet, to chociaż pokażę ci turbo brudne rzeczy, które zostały wyczyszczone. I zaufajcie mi, że ten film będzie najbardziej satysfakcjonującym filmem, jaki zobaczycie dzisiaj. Jeżeli będzie chociaż jeden bardziej satysfakcjonujący film od tych, co zobaczycie, to nie musicie zostawiać łapeczki w górę. Ale w przeciwnym wypadku, no to lecimy tutaj po co najmniej no ze 40 tysięcy łapeczek w górę. Musi być, bo spokojnie będziemy oglądali tego więcej. To jest turbo satysfakcjonujące, bardzo przyjemne i bardzo z jednej strony zabawne, bo nie spodziewasz się, jakie w ogóle rzeczy mogą być brudne i w jaki sposób się je czyści. Zostaw już teraz łapeczkę w górę i napisz hashtag satysfakcjonujące albo hashtag czyszczenie. Hashtag czyszczenie. Bo jak nie wyczyścisz, jak wjadę ci karczerem w... A sponsorem dzisiejszego odcinka i najbliższych tygodni jest firma Surfire. Właściwie robią idealne myszki stworzone do gamingu. Idealnie dopasowane podkładki pod właśnie te myszki. Bardzo dobre dyski SSD, na których możesz przechowywać co tylko chcesz. Słuchaweczki, tak wygodne i tak dobre, że są jak miód na twoje uszy. Więc jeżeli potrzebujesz sprzętu gamingowego na najwyższym poziomie, to sprzęt od Surfire będzie idealny dla ciebie. Pst, link do wszystkich tych sprzętów znajdziesz w opisie, także sprawdzaj mordo, tutaj klikaj i baw się dobrze. No, a my wracamy do odcinka. No i dobra, zaczynamy. Czy to jest prawdopodobnie szpachelka? No i szpachelecz elegancko. Czy to jest prawdopodobnie kurz? Może i kurz, a może i ciasto czekoladowe. Wydaje mi się, że raczej kurz. No i normalnie szpachelką lecimy z kurzem. To nie jest żaden piasek, ciastolina, Play-Doh, tylko zwykły kurz. I normalnie możesz to zrobić szpachelką. To musi być kurz, to nie jest piasek. To jest na pewno kurz i normalnie zaśniedziało wszystko. Było prawdopodobnie nieużywane przez bardzo długi, nie lubię tego określenia, bardzo długi okres czasu, ale jednak mycie schodów od razu z czyszczeniem. Idealne. Ja nie będę miał tego problemu, bo obecnie w domu mamy schody dębowe, drewniane, także najwyżej będzie tylko smarowanie olejami i innymi rzeczami, no ale takich problemów to tutaj nie będzie, zdecydowanie nie. Tutaj mamy prawdopodobnie jakąś farbę, może i lateksową, ale za pomocą tej szpachelki nic satysfakcjonującego dzisiaj nie zobaczysz, bardziej satysfakcjonującego niż to, co oglądamy dzisiaj. To jest prawdopodobnie mycie jakiejś kanapy za pomocą jakiegoś wodnego dywanu, chciałbym powiedzieć, za pomocą wodnego odkurzacza. No i jechanka z tematem elegancka, no jest to mega satysfakcjonujące, przyznaję. I bawimy się świetnie, oczywiście wszystko wsyśnięte, także brawa dla pana odkurzacza za eleganckie sprzątanie, nie wiem, czy to jest jakieś siedzisko. Tutaj mamy dywanik samochodowy, on był zardzewiały, prawdopodobnie, nie wiem, samochód kupiony gdzieś na koparcie, w Dubaju, albo gdziekolwiek indziej, Jeep, czyli kupiony jakiś Jeep normalny. Szlifierką, to się szlifuje takie dywany? Ja nie wiedziałem, oczywiście można je domyć, można je wytrzeć, bo wszystko, zawsze każdy brud jest szansa, że ten brud zejdzie. To wszystko sobie później wyschnie, a później sprzedajesz samochód jako igła i jeżdżony tylko, prawda, do kościoła w niedzielę. Niemiec płakał jak sprzedawał i nawet papieroska nie zapalił, bo wychodził na zewnątrz, na autostradzie, żeby zapalić. No to takie logiczne. A tutaj mamy mycie podłogi, ona jest podrdzewiała, a nie jest to czasem dno jakiegoś, prawda, basenu publicznego. Być może oczywiście są specjalne firmy, które zajmują się czyszczeniem takich powierzchni. No i teraz powiedzcie, że Karolek, wujek Karolek się nie nagada. No nagada się w pizdiet na tych filmach, ale jest dobrze, bo przynajmniej macie co posłuchać. Ewentualnie, jeżeli wam przeszkadza moje gadanie, napiszcie teraz w komentarzu. Wujku Karolu, proszę uprzejmie zamknij mordę, bo chcemy posłuchać, jak brzmi... Już posłaliście? No i okej, mycie studzienki kanalizacyjnej. To jest malowanie na biało czy mycie? To jest bardzo ważne. To było takie łopierdolone. Co ty gadasz do mnie, nie? I normalnie kamienie, aż ściąga ten hakarcher te kamienie, no wszystko wymyte, no. A tu mamy myjkę do asfaltu, moi drodzy, także nie wiedziałem, że takie rzeczy istnieją. Myślałem, że raczej podjeżdża jakaś maszyna i spokojnie tam działa. I ona nawet nie jest ze śniegu, chyba jest posypana solą. A tutaj mamy... Nie znam, to jest firma, no nie wiem, firma Patryk ze SpongeBoba, no jak, co to jest za samochód? Czy to jest jakiś koreański Hyundai? Huawei? Co to jest? Zobaczcie, jak to wszystko schodzi, no idealne. Nie wiem, czy to jest woda, czy ciśnienie. A tutaj masz myjkę do mycia stołów. Nie wiem czemu, gościu normalnie jakby wiązał buta tylko, prawda, po stole. Trochę go tam rzuca. I na koniec oczywiście ściąganie tego lewo, prawo, góra, dół. Ale boki zostają spiany, więc nie do końca to działa tak, jak powinno. Tutaj mamy oczywiście mycie. To są takie specjalne odkurzacze. One faktycznie działają i mogą ci domyć wszystko. Kanapę, dup, skosę możesz tym umyć i też jest domyte idealnie, prawda. Także jest czas na to, żeby to wyczyścić. Nawet dziecięcy dywanik, proszę bardzo. Z obrotami, czyli działa to idealnie, proszę bardzo. Cały kurz schodzi, ale też... O kuźwa, bo to idzie razem, to ma takie ciśnienie, że aż się robią takie fałdy przebarwienia, czyli normalnie blizny na dywanie. To jest piękne określenie, blizny na dywanie, czyli coś, co było stare, zostało odśnieżone, odświeżone. Jak można odśnieżać dywan? Chyba, że masz specjalnie takie dywany. Co? No nie sądziłem, że zobaczę tam obcinanie jakiejś kozy albo owcy. Ściąganie, prawda, z tych, ze sweterków, proszę bardzo, są specjalne takie sweterki z takiego filcu, więc tutaj nie róbcie mnie wciula, że to tak idealnie działa. Tutaj gościu przejechał z jednej na drugą stronę, to było tyle kurzu na tym. Co to jest? Co to za piana sztuczna?
I w ogóle co to za od 1 do 3? To jest kręgielnia? Kuźwa, jesteśmy na mini kręgielni? Czajcie, jest mini golf, to czemu nie ma mini kręgli? Kto jeszcze na to nie wpadł? Dlaczego nie można pograć swobodnie w mini kręgle? Te kule by były lżejsze, wiecie o co chodzi. A tutaj satysfakcjonujące przycinanie żywopłotów, no mega sexy, gościu to robi w idealnej linii. Także zna się na tym po prostu, wie jak to robić, robi to pewnie kupę czasu, kupę lat później, tylko wierzy z takim odkurzaczem i wsysa wszystko albo przerabia na jakieś trociny, później z tego się robi panele, wiecie o co chodzi, recykling, te sprawy. Także w klapkach Kuboty niczego więcej nie podejrzewał, a tutaj mamy idealne wciąganie, mam nadzieję, że to tylko trociny, a nie jakaś droga substancja, dzięki której nie jeden stać mógłby się milionerem, a on ją wciąga do odkurzacza, chyba że wciąga ją do odkurzacza dlatego, żeby ją przewieźć, wiecie o co chodzi, prawda, względy czysto techniczne, czajcie przewozić odkurzacz na lotnisku, a w środku 100 kg kokainy, jeb, zostaje złapany na granicy, bo myśleli, że to odkurzacz, to tak nie działa. Dobra, mamy tutaj oczywiście myjkę, mycie takiego podnóżka, to jest takie, albo to się daje pod nogi, albo po prostu, że możesz wejść na to spokojnie, i to z firmy Gorilla, proszę bardzo, czyli to służyło prawdopodobnie do tego, żeby małpy wchodziły sobie wyżej, żeby mogły ściągać z górnych szafek w kuchni, prawda, banany, także no firma Gorilla, proszę bardzo, działa. Tutaj mamy, co to jest, to też jest prawdopodobnie druga wersja odkurzacza, prawda, na lotnisku, czyli wciągasz wszystko i ja przewożę tylko odkurzę, wszystko wsyśnięte, już nie mogę się doczekać, aż skończę te filmy, bo właśnie niedługo siadam do FNAF-a, moi drodzy, Five Nights at Freddy's Security Bridge, także jeżeli będziecie oglądać na moim kanale, bardzo serdecznie was zapraszam. Satysfakcjonujące mycie fotela i to jest prawdopodobnie co, on był malowany na biało, a ty chcesz ściągnąć z niego kolor prawdopodobnie. Czyli myjką z Karchera, też masz Karcher czy Karcher? Jacy zwolennicy są tu w komentarzach, dajcie znać i piszcie. No i co, lecimy z tematem, proszę bardzo, wszystko idealnie umyte, są w ogóle takie gry, symulatory mycia, myjkami ciśnieniowymi i tak dalej. Jakbyście chcieli taki odcinek na kanale, można by było sobie poruszyć na przykład 10 jakichś ważnych tematów i wy byście dali mi tylko temat, a ja w międzyczasie, kiedy czyściłbym sobie krzesła, ewentualnie jakieś elewacje czy cokolwiek innego tam się robi, to moglibyśmy poruszać jakieś tematy. Także dajcie znać, czy byście chcieli taki symulator czyszczenia różnych rzeczy. Proszę bardzo, dywanik idealny, czy zostałem na niego lana cola? Prawdopodobnie tak. To jest tylko pokazanie, jak działa ten odkurzacz i że wszystko schodzi. No i dobra. To było brudne i też przy okazji piana, czyli najpierw różowa piana. Często widzę na profilu chyba Citroxa, on gdzieś tam w Trójmieście mieszka i ma tą taką różową pianę. Ja na jaką myjnię nie zajadę, mam zwykłą, normalną, białą, więc nie wiem, czy Trójmiasto ma lepiej, czy tam nalewają grappy pink do tej piany, żeby lepiej funkcjonowała i żeby bardziej myła, no wiecie, dużo cukru i tak dalej, także schodzi z karoserii, ale nie z karoserią, więc jest dobrze. Zobaczcie, jakie brzydkie i brudne Volkswageny samochody. Volkswagen Jetta, jest taka jedna zajebista piosenka, I'm So Guetta, wpiszcie sobie na YouTubie, też jest przerąbana i to jest chyba od Polaków, bardzo dawno temu powstała. I'm So Guetta, Guetta, wiecie o co chodzi, I'm So Guetta i taki Bassfug się nazywa zespół, nieważne. W każdym razie myjemy Volkswagena Jetta, a ja mówię o Guetta, Bassfug Guetta, nieważne. Dobra, tutaj mamy obcinanie kory z drzewa, też możesz to zrobić na miliard sposobów, a on wybrał do tego myjkę ciśnieniową, także turbo satysfakcjonujące, no i na takie filmy czekamy, oczywiście, że tak. To jest pokazanie siły, magii tego wszystkiego, a tu co? O kuźwa, pod wpływem również mocnego ciśnienia. Korę z drzewa urywa, ale takiej poduszki już nie uszkodzi. Także nieźle. I wszystko wymyte. Na czarnym aż tak nie widać. Na tym kremowym troszeczkę bardziej. Tutaj mamy wannę. No i co? Dzieje się, proszę bardzo. Proszę bardzo, wanna wymyta, ceramiczna. Nie uszkodzona, ale po prostu brudna. Także ona musiała stać gdzieś po prostu na zewnątrz, na dworze. Odpływ był odpalony, także jest dobrze. A tutaj myjemy prawdopodobnie konia. Albo psa. Albo konia. To musi być koń. Albo rosomak. I ten rosomak był ciemny, a teraz jest biały? Jak możesz być? To jest najszybsza zmiana koloru skóry w historii. W sensie, rozumiecie, on był tak brudny, że zmienili mu po prostu z ciemnej na jasną i to bardzo szybko. Zobaczcie, jak ten płot tutaj skamieniał, zagrzybiał. I teraz możesz to zrobić oczywiście za pomocą myjki ciśnieniowej. Mam nadzieję, że on nie ściąga jednej warstwy. Później do tego musisz dołożyć oczywiście jakąś lakierobejcę, która to zaimpregnuje i będzie zajebiście. A tutaj mamy fotel, proszę bardzo, w samochodzie. Wszystko ściągnięte idealnie, elegancko, elegancio. Proszę bardzo, możesz siadać. No i też sprzedajesz jako nieużywany samochód, pewnie, że tak. Tutaj mamy taką, to jest myjka, za pomocą której prawdopodobnie ściąga się właśnie z takich brudnych i na elewacji można tym pojeździć i tak dalej. Zależy oczywiście, z czego jest elewacja, czy z klinkieru, czy nie, ale dodatkowo możesz pościągać z całej kostki brukowej, a tu mamy takie duże panele. Także gościu, no zobacz, jest taki w ogóle kanał w Polsce, który, aż muszę go sprawdzić. Witam was, tutaj Dominik. Siemanko, Dominik. Gościu zajmuje się, zobaczcie, ogólnie renowacją, o. Też właśnie robi taką maszyną i teraz będzie płyn nakłada. Więc jeżeli interesują was ciekawe, oddly satisfying filmy i to robione przez Polaka, no to Dominik maluje. Wpadajcie na kanał. Przypominam wam, to co robi Karolek na YouTubie, to jest tylko content. Prywatnie jestem inną osobą i interesują mnie takie rzeczy, bo właśnie skończyłem budować dom. Więc może kiedyś zadzwonię po Dominika, może się zlituje i przyjedzie do mnie, znajdzie trochę czasu, żeby odświeżyć mi elewację, jak tylko będzie odrobinę brudna. No, także tego nie robił Dominik, nie robił tego Dominik maluje, ale jakiś jego inny ziomek, prawda, z branży, może i z zagranicy, nieważne, to nie ma znaczenia. Okej, renowacja starego krzesła plastikowego, co prawda, ale no widać, że to działa.
można śmigać. Lewo, prawo, góra, dół, proszę bardzo. Jest jedna dziura w tym krześle, także miejmy nadzieję, że ta dziura. To nie była dziura! Tak, że to jest dziura, wyglądała jak dziura, a gościu normalnie dalej jedzie tą myjką, tym odkurzaczem. Tutaj rura złapana elegancko, wyczyszczona. No i moi drodzy, no mi się wydaje, że bardziej satysfakcjonujących rzeczy jak te dzisiaj na moim kanale, które oglądaliśmy, no nie zobaczycie. Nie ma takiej opcji. Także tyle ode mnie, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie hashtag czystość albo hashtag renowacja. Napiszcie jakiś fajny hashtag, odcinki od poniedziałku do piątku o 15 i weekendy o 10. No i co, ja was zapraszam na kolejne filmy na FNAF-a, bo FNAF-a dużo będzie się teraz pojawiało na kanale, bo wyszedł nowy FNAF, Security Breach, także wpadajcie i tyle, mistrzowski łokieć, trzymajcie się, odcinki mówiłem kiedy są, także czekam na was i na wasze wsparcie, czyli łapeczki w górę i komentarze. Na razie, pum! Zostawisz łapeczkę w górę, jak wezmę karczera, przyjdę do ciebie i normalnie...